Witajcie moje czekoladki w tym oto mikołajkowym vlogmasie. Tak moi kochani, dzisiaj jest ten piękny dzień, czyli 6 grudnia, mikołajki, czyli prezenty. Ja niestety nie znalazłam w moim domu jak na razie jakichś prezentów. Wydaje mi się, że po prostu Mikołaj się trochę tutaj spóźnia i może pod wieczór po prostu może coś dostanę. Więc filmik z moimi prezentami mikołajkowymi, tak naprawdę nie wiem co to będzie, będzie jutro, jak coś. A dzisiaj przygotowałam dla was coś innego. Ogólnie dzisiaj wstałam strasznie późno, około godziny 12, ponieważ no wczoraj byłam mega zmęczona po pracy. No i ja sobie tak słodko śpię, a tutaj nagle dzwoni mi telefon i okazało się, że jest to stary, jak zwykle z jego bojowym zadaniem. Nie wiem czemu musiałam mu wysłać zdjęcie opakowania po budowie do mojego komputera z przodu, z boku i z tyłu. Wiecie, wszelkie informacje i tak dalej, więc no nie wiem, może coś mi znalazł fajnego do komputera, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że już do końca tego miesiąca będę miała właśnie ten komputer, ponieważ zbieram na niego no już prawie pół roku. No bo jednak komputer, który mi się marzy, to naprawdę jest drogi, no i co? Musiałam na niego naprawdę zaoszczędzić, zarobić i tak dalej, więc się mega cieszę, że to już naprawdę za niedługo. Jak widzicie, zrobiłam sobie już make-up, nie zwracajcie uwagi na tego pryszcza, dobra? Ale patrzcie, sobie nakleiłam takie gwiazdeczki, rozświetlacz mam przepiękny, z właśnie Max & More, z tego kalendarza, no i naprawdę uwielbiam. No patrzcie, patrzcie jak się błyszczy. Totalnie masakra. No i co, teraz zobaczycie jeszcze filmik, który nagrałam przed tym wstępem. Jest to z mojego śniadania, ogarnięcia się, więc to teraz zobaczycie. Tradycyjnie dzisiaj na śniadanko jajecznica i wielgaśna kanapka z ogórkami i koperkiem. Tak, uwielbiam koperek. Oczywiście do tego woda. No i co, takie właśnie śniadanko. No i wiadomo, oczywiście do tego Biedronka i czarny kot. Tak to właśnie wygląda. Uuu, jaki szypior! Ja! No, właśnie sobie oglądam. Dobra, ja jem. Okej, moi drodzy, teraz czas... Ojej, ten misiek tutaj wygląda jakby miał jakąś deprechę, jakby tutaj siedział za karę. I know, moje włosy teraz nie wyglądają za korzystnie, ponieważ no nie miałam czasu ich teraz rano ogarniać, no bo późno wstałam i tak dalej. Ważniejszy jest vlogmas dla was, okej? Okej, moi kochani, ten vlogmas będzie raczej taki pogadankowy, ale właśnie pokażę wam rzeczy pewne. Taki wiecie, mini haul, coś takiego. Tak jak widzieliście na poprzednich vlogmasach, pewnego dnia nie było po prostu nikogo w domu i byłam sama. No i wtedy właśnie moja rodzinka była na wycieczce, coś takiego, po sklepach i tak dalej. No ja oczywiście nie byłam, no bo za późno wstałam i też vlogmas jest dla was ważniejszy. No i co oni mi w ogóle kupili? Zobaczcie, byli na przykład w Lumpeksie, no i kupili mi taką przepiękną torebkę. Tak ona właśnie wygląda, jest cudowna, w ogóle wygląda jak taka nówka, jakby była jakaś taka droższa, nie wiem, jakby kosztowała z 200. Jest naprawdę przepięknie wykonana, o, no zobaczcie, tak właśnie wygląda. Mam tutaj taki złoty element i nazwa Pabia, coś takiego. Jest ona właśnie na taki klips i właśnie jak otworzymy, o, to mamy środek, który również jest przepiękny, taki srebrny, jak widzicie. No cudowna jest. No i też na dole mamy te takie, jak to się nazywa, te takie kulki, wiecie, że na mnie psuje się właśnie torebka, tylko właśnie stabilnie sobie stoi. No i ona też taka jest gruba, porządna, bardzo ładna. Nie miała paska, ale pasek dała mi moja mama. No ale bez paska też można ją nosić właśnie na tych rączkach. Naprawdę jest bardzo dobrze wykonana. Jest cudowna, no i kosztowała 5 zł, bo wiadomo, z Lumpeksu. Więc mega się ją jaram i naprawdę jest cudowna. Nie mogę się doczekać, aż będę w niej chodzić, ponieważ ona właśnie jest taka, wiecie, większa,
więcej się tutaj rzeczy zmieści, na zakupy idealna, no i tak właśnie wygląda. Thank you very much. Również byli w Chińczyku, no i w Chiniolu kupili takie oto naklejki na okno. Ja tego typu rzeczy już mam, ale wiadomo, można mieć więcej. No i pewnie w jakimś vlogmasie sobie to otworzymy. Oczywiście wszelkie rzeczy z Chińczyka kosztowały złotówkę. Okej, druga rzecz, są to takie przepiękne pieczątki i ja ostatnio naprawdę zakochałam się w pieczątkach, uwielbiam to robić, w jakichś właśnie bullet journalach i tak dalej, i mam takie piękne silikonowe pieczątki. Nie miałam jeszcze silikonowych, więc tego typu. One właśnie są takie, wiecie, mięciutkie, giętkie, trochę jak taka właśnie, wiecie, linijka giętka. No i zobaczcie, mamy takie przepiękne napisy, bardzo fajne. No i to też kosztowało złotówkę. Ogólnie w takich Chińczykach, sklepach wszystko po 5 zł, 2 zł, no to znajdziecie tego typu właśnie artystyczne rzeczy. No i na przykład mam też taki zestaw za również złotóweczkę, taki oto zestaw 8 kartek. Wiecie, czy to na urodziny, czy jakieś imprezy, czy jakieś święta, to się zawsze przyda. No i mamy na przykład właśnie takie napisy. Mamy też taki fajny napis. Tak to właśnie wygląda. No i już Wam znajduję ten fajny napis. O, ten jest bardzo fajny, ale najlepszy. Taką kartkę ja bym mogła dostać, kochani. Tak, tak właśnie się prezentuje. No i też do każdej kartki mamy oczywiście kopertę, taką przepiękną, różową. Tego typu kartki naprawdę w każdym domu się przydadzą. Są one takie właśnie uniwersalne, nie mają narzuconego święta. Więc kiedy na przykład zapomnicie o kupieniu kartki, czy nie wiem, sklepy są zamknięte, bo już jest późno, no to zawsze będziecie mieli po prostu, wiecie, pod ręką takie kartki. Okej, również moi kochani, moja rodzinka była w Biedronce, no i widzieli, że ostatnio kupiłam takie jajka, które otwierałam w poprzednim vlogmasie tam. No i kupili mi taki kolejny zestaw Disney Mickey Mouse, czyli myszka Mickey właśnie. Tak to się prezentuje. Ja lubię myszka Mickey, więc z miłą chęcią coś bym chciała właśnie mieć. No i dajcie znać, czy chcecie, żebym dokupiła jeszcze właśnie jakiś jeden zestaw tego typu, nie wiem, na przykład z minionkami, bo jeszcze nie otwierałam. I wtedy zrobię po prostu taki tematyczny vlogmas, czy po prostu chcecie, żebym to otworzyła na jakimś vlogmasie tak o. Okej, kochani, kolejna po prostu przygoda była taka, że w sobotę wieczorem około godziny 18 zmęczona po 10 godzinach pracy musiałam po prostu iść do Biedronki, ponieważ właśnie do 4 grudnia trzeba było wymienić sobie te naklejki na pluszaki czy na książki. Ja już pluszaka wymieniałam chyba w piątek, no ale właśnie w sobotę jeszcze musiałam iść po książkę, bo starczyło mi naklejek. No tak wygląda właśnie ulotka. No i pokażę Wam właśnie tego pluszaka. Ja wiem, to jest niepopularna opinia. Nie każdemu się to spodoba, ale moim zdaniem najpiękniejszym świeżakiem, fajnie swojakiem, jest, moi kochani, Meduza Milena. Tak, moi kochani, ja wiem, że dla niektórych to jest najgorszy pluszak, ale dla mnie jest właśnie najładniejszy. Najbardziej mi się w niej podoba jej mordka, jest taka uśmiechnięta, przeurocza, no i wiadomo, te pastelowe kolory. Ona też przez swoje takie okręgi tutaj na główce kojarzy mi się trochę za taką czarodziejką ze Księżyca. Dajcie znać, czy Wam też. No i też ma przepiękną właśnie taką sukieneczkę, jak taka baletnica, wiecie, o co chodzi. No może te macki nie są jakieś najpiękniejsze, ale moim zdaniem i tak jest po prostu najcudowniejsza, najbardziej przeurocza, prześliczna. Tak się właśnie prezentuje mój pluszaczek i naprawdę bardzo chciałam ją mieć. No i po prostu te kolorki, ten baby blue, ten taki pudrowy róż, też oczka ma takie właśnie delikatne, różowe, no jest cudowna moim zdaniem. I ja wiem, nie każdemu to się spodoba i tak dalej, no ale tak jest. Moim zdaniem jest przecudowna. Tak się prezentuje właśnie jej metka, Meduza Milena, o. I leci po prostu do mojej kolekcji. Ja w ogóle już tyle mam tych pluszaków z Biedronki, że mogłabym spokojnie zrobić filmik o tym osobny, o mojej kolekcji pluszaków, jeśli chcecie, żebym właśnie się wypowiedziała trochę na ten temat jak dalej i Wam pokazała, co ja tutaj mam za kolekcję, no to dajcie znać.
Okej, moi kochani, ale tak jak już mówiłam, niestety zabrakło mi naklejek do następnego pluszaka, ale to nic, ponieważ jak najbardziej mogłam sobie wymienić te naklejki na książkę. Swoją drogą bardzo mi się ona podoba, jest taka, jak widzicie, kolorowa, ma bardzo ładną okładkę, jak otworzymy również jest taka kolorowa. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie jakieś opowiadanie, wszędzie mamy jakieś takie ładne również rysuneczki. Zobaczcie sobie, naprawdę, dla dzieci jest cudowna, ja oczywiście też ją sobie przeczytam, bo czemu by nie, no i będzie po prostu stać na półce, no tak, no jak mogłam właśnie coś wymienić za te naklejki, no to to zrobiłam, prawda? No i moi kochani, ja wzięłam Gang Swojaków o tym, że natura ma moc, bardzo się cieszę, ponieważ szczerze nie wiedziałam o tym, że właśnie są trzy różne wersje tych książek, a ta mi się właśnie najbardziej podoba, z tego co zobaczyłam po tamtych, więc mega fajnie, a tylko taka właśnie była dostępna. W Biedronce, w której byłam, więc tak właśnie wygląda ta książka. Mega git. Jeszcze właśnie parę naklejek mi zostało, no ale wiecie, to już sobie zużyję tak o, jako właśnie takie premium naklejki, no bo wiecie, taka naklejka jedna to 50 zł chyba kosztowała, prawda? Jezu, tak bardzo się cieszę. Okej, moi mili, i właśnie to był cały ten haul, cała ta moja gadanina. No i teraz przejdziemy sobie do strefy kalendarzy. Ale to już wam pokażę po prostu z Ronsi. Okej, moi mili, zacznijmy sobie najpierw od tego kalendarza z Glossy Boxa. Okej, otwieramy tą oto szafę cudowną. I dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki, więc mam nadzieję, że dali coś bardziej fancy, coś bardziej, wiecie, fajnego, luksusowego. Chociaż tutaj są same luksusowe rzeczy. O, Six. No, już właśnie tak czuję, że to jest coś takiego cięższego. Czy to jest jakiś zaś kremior w słoiku może? No nie wiem, tak zgaduję. Ale otwieramy. Okej, co nam tutaj dali? Jakiś żel? Moi drodzy. Ale to wygląda luksusowo i ja cię kręcę. Mamy tutaj taki chyba żel pod prysznic, tak. Bath and Shower Gel z Molton Brown London. Tak to właśnie prezentuje się. Troszeczkę to mi wygląda na takie męskie, więc nie wiem, zobaczę, powącham. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda to opakowanie. Wow, jakbyśmy naprawdę kupili to w jakiejś Sephorze, Douglasie. Okej, ja to otworzę i powącham. Ale to ładnie pachnie, tak orientalnie, nie wiem jak to powiedzieć. Troszeczkę przypomina mi ten zapach, te właśnie perfumy z Oriflame, co ostatnio mówiłam, ale jest to żel chyba bardziej taki męski, wydaje mi się, więc może go oddam mojemu chłopakowi czy coś, ale to jest mało, 100 ml, więc pewnie będzie na jakieś 4 razy, czy nie wiem ile, no ale właśnie to oddam, bo no to pachnie trochę tak męsko, więc on się po prostu bardziej ucieszy z tego żelu, więc mu oddam na święta. Ale naprawdę mega się cieszę, bo naprawdę przepięknie to wygląda. Cudowność, nawet nie sprawdzam ceny. Pewnie za taki żel to naprawdę dużo. No ale dobra, przejdziemy teraz do kalendarza z Action, Max & More. W sumie szkoda, że nie dali czegoś do makijażu w wyszóstce, no bo wiecie, tak mikołajkowo, tylko właśnie coś bardziej takiego uniwersalnego, bardziej takiego męskiego po zapachu, no ale dobra. W tym musi być coś fajnego, dobra? Szósteczka, moi kochani. Okej, jest to coś lekkiego, proszę, tylko nie jakaś temperówka. Co my tutaj mamy? No mikołajki są. O nie, kochani! No naprawdę, na mikołajki, czekajcie, no to jest szóstka, tak? To nie jest dziewiątka, to jest szóstka, no bo to jest dziewiątka. Ja, na mikołajki Action dało mi pilniczek. No to ja jestem załamana, kochani. No dobra, ten kalendarz jest tani, więc jak najbardziej może się tu trafić pilniczek, ale nie w szóstce, kiedy są mikołajki, kurka. Tutaj właśnie powinien być ten tusz, który mieliśmy w innym tam okienku, w trójce, tak?
No ale no dobra, taki oto mały pilniczek, kochani. No cóż, no przyda się, tak? Nie no, kochani, teraz jestem naprawdę zła. Jestem tak zawiedziona, w szczególności Ekszynem. No ale dobra, przejdziemy teraz do herbatki, może ona mi poprawi humor. Mamy dzisiaj 6 i widzę, że chyba mamy coś w moim typie. Tak, moi kochani, raspberry i pomegranate, czyli jak to się nazywa, smoczy owoc. Nie, granat, moi kochani, ale jakie ładne opakowanie. Wow, podoba mi się, 100% naturalne. Git, moi kochani, na pewno wypiję od razu po tym nagraniu, bo mam taką ochotę na takie smaki. I taką właśnie herbatkę uwielbiam, jest to jedna z moich ulubionych, takie właśnie malinka, truskawka, wiecie, owoce leśne, te sprawy. Więc spoko, no i zobaczcie, w tym okienku chyba ktoś prawie że mieszka, ponieważ jest to ładnie umeblowane. Ale zobaczcie, jak ta lampa się świeci, wow. I mamy jakąś roślinkę, po prostu roślinka tutaj mieszka, tak? No, teraz przejdziemy do kalendarza z LOL Surprise, więc mam nadzieję, że będzie tutaj surprise. Dobra, 6. Zobaczymy, jaką mamy panienkę. No i przynajmniej ten kalendarz mnie zaskoczył i naprawdę jestem zadowolona, ponieważ w 6 mamy taki prezencik, więc idealnie. Mógł tutaj być Mikołaj, ale Mikołaja mieliśmy w poprzednim okienku gdzieś tam, więc prezent jak najbardziej git, bardzo związany z Mikołajkami. Tematycznie fajnie i laleczkę mamy taką, jaką mamy tutaj. Bardzo ładna, taka kojarzy mi się trochę z Barbie. Okej, no to zrobimy sobie teraz herbatkę. Nie mogę się doczekać, bo naprawdę jest to smak, och, cudowny. Mnie będzie właśnie smakować i ja już się jaram, muszę po prostu to sobie zrobić. Chciałam, kochani, zrobić ładny kadr, jak robię herbatę, ale jak zwykle tutaj się rzuciły w kadr kubki mojej siostry, która oczywiście tego nie umyła, tak jak to zostaw kubku. Witajcie, kochani. Okej, kadr już jest dobry. Maestro, muzyka. Tak, moi drodzy, ja już sobie zrobiłam herbatkę. Tak ona właśnie wygląda. Jest przecudowna w moim ulubionym kubku, ale pięknie pachnie. Taką właśnie malinką i tego typu rzeczy. Jak widzicie, woda jest nawet taka ciemna, różowa. Wiecie, o co chodzi. No ale tak, moi kochani, to już tyle w tym vlogmasie. Chciałam właśnie tylko tyle wam pokazać. Nie będę wam zabierać więcej czasu. No i też właśnie teraz będę sobie pić tą herbatkę. Będę też za niedługo oglądać z moją siostrą Lego Masters, ponieważ sobie nagrałyśmy odcinek z piątku, więc będziemy sobie oglądać i zobaczymy, kto tym razem odpadnie i w ogóle. Więc tak, moi kochani, to już tyle w tym filmiku. Dajcie znać, co u was, jakie macie pomysły na kolejne filmiki vlogmasy. I na koniec jeszcze królisie. Królisie też się z wami żegnają. Dum da da da. Jakie cudziaki! Nie wierzę. Zów mi kradniecie vloga. BTS! Lecą właśnie teraz na Nick Music. Ja, Jimin, mój bias. I love BTS, naprawdę. Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie, że każdy komentarz czytam i na niego odpowiadam. No i co, ja się już z wami żegnam. Widzimy się już jutro w vlogmasie. I pa, pa! Buziaki!